Dzisiaj ze mną Weronika z obecnej edycji programu Love Island. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że zawitałaś do nas. I jak emocje po wyjściu z Love Island i teraz po finale? No po finale chyba emocje to nie u mnie, to nie do mnie pytanie, bo u mnie emocje po finale to jak na grzybobraniu, szczerze mówiąc, bo ja się wszystkiego spodziewałam. Śmieję się, że jestem wyrocznią, jeśli chodzi o program, bo no już bardzo wcześnie zauważyłam, jakie zamiary mają inni uczestnicy względem siebie, względem mojej osoby i no... Tak, ale to co, przeczuwaj, że to co się wydarzyło między na przykład Karoliną, a Bartkiem? Znaczy to było... To widziałaś? Ja czułaś? Nie przyśniło mi się to oczywiście, ale po ich zachowaniu mogłam się tego spodziewać. Więc ja nie byłam jakoś mocno zaskoczona tym. A co jeszcze? Czego jeszcze się spodziewałaś? Nie spodziewałam się tego, że Adam ma dziewczynę, chociaż przeczuwałam to po jego zachowaniu. A skąd, tutaj, jak ty się dowiedziałaś o tym? Tutaj dalej jest dyskusja na ten temat. Już ludzie mi piszą, że ja mam jakiś, nie wiem, problem z tym, że Adam mnie odrzucił i dlatego cały czas czepiam się tematu jego dziewczyny. On po prostu się wygadał niektórym osobom po zakończeniu programu i te osoby nie mają dowodów na to, żeby wywlekać to przeciwko niemu. Ja natomiast mam takie dowody, plus no... Ujawnisz dowody, jakieś wspólne zdjęcia? Znaczy wspólne zdjęcia. Wspólne zdjęcia zostały skasowane chwilę przed programem. On jeszcze się chwalił, jadąc gdzieś tam do uczestników już po programie na jakąś kolację, że właśnie wraca od swojej dziewczyny. To usłyszałam też od jednej naszej uczestniczki w dniu dzisiejszym, żeby nie było. Także no, ja mam żal w ogóle do niego, że jest nieuczciwy w stosunku do widzów i do nas, do osób, które przyszły naprawdę się zakochać do programu, bo na jego miejsce mógł przyjść ktoś inny. Ale to co, to jakby to wygląda tak, że on tylko poszedł do programu, żeby się wybić, tak? To znaczy, ja z tego co wiem, że Adam ma zawód syn i on raczej tutaj chyba na ten fame poleciał, no. No co tu dużo gadać, on ma pieniądze, nie chyba nie musi za dużo pracować, więc no chyba ten fame, jakaś przygoda i nie wiem kim jest jego dziewczyna, że ona się w ogóle zgodziła na coś takiego. Masakra. No tak, bardzo dziwne, że no Adam próbował tam później chyba z Oliwią, z kolejnymi uczestniczkami. Tak, on Oliwii powiedział, że jest mu przykro, ale że prawdopodobnie, no tak usłyszałam od Oliwii, że ma dziewczynę, no i... Aha, czyli jakby po programie finał się skończył i on od razu powiedział, że nie kontynuuje relacji. Tak, więc ja chciałabym zaapelować tutaj do naszych wszystkich obserwatorów, którzy dalej śledzą nasze poczynania, że ja, jeśli chodzi o Adama, to już sobie dawno go darowałam, ponieważ właśnie aktualnie zaczęłam się z kimś spotykać. O, gratuluję. Dziękuję. A to z kimś z programu czy poza? Nie, powiedziałam u siebie na Instagramie, że raczej nie doceniałam tego, co mam tutaj w Warszawie. No i wśród moich znajomych jednak stwierdziłam, że jest jedna osoba, z którą nigdy nie próbowałam nic, a chciałam, ale nie mieliśmy za bardzo kiedy, jak i do tej pory nie mamy jeszcze dla siebie nie wiadomo ile czasu, więc to jest dosyć świeża sprawa, ale tak powolutku. Bardzo pięknie. Także Adam, kto? Żegnaj. Adam, żegnaj. Ale to kto wyciągnął rękę? On napisał, czy ty napisałaś po programie? Nie, my się spotkaliśmy przypadkiem na imprezie. No. A to pięknie, dobrze. Widzę, że chyba nie chcesz kontynuować. Na razie to jest początek, tak. Więc żeby nie zapeszeć. Kto jeszcze na wyspie ci się spodobał poza Adamem? Z wyglądu oczywiście Albert. Ja też bardzo lubię w ogóle jego charakter i to, że jest śmieszny, że jest taki pewny siebie. Natomiast no, chłopak też ma swoje minusy. No właśnie, jak on potraktował Sophie? Z wszystkim, że jest chłopakiem, a nie stuprocentowym mężczyzną. I no, on jeszcze potrzebuje chyba kilku lat, żeby zacząć się zachowywać odpowiednio wobec kobiet. Sophie ma troszeczkę złamane serducho, no ale już przecierpiała swoje dziewczyna i wydaje mi się, że tam już się między nimi nic nie wydarzy. Jest mi przykro, że tak to się wszystko potoczyło. Też słyszałam od wielu ludzi, że to ja powinnam pójść, jakby dojść do finału, ale nie było z kim, wybaczyć. Chyba ty jako jedyna
poszłaś do programu, może nie jedyna, ale poszłaś do programu naprawdę z takim otwartym sercem, że chciałaś tam kogoś spotkać. Czy ktoś też był taki poza tobą, który naprawdę był szczery w programie? Bartek Strażak to na pewno, Lorcia moja kochana. Nie zdążyłam poznać dziewczyn z kasy, ale zaczynamy mieć fajną sztamę, więc girls power tutaj się bardzo mocno ujawnia u nas. No, kto tam jeszcze był? Boże święty, było tyle osób. To się No to tak, zbierało. Lorcia i Bartuś na pewno. Ty też zaprzyjaźniłaś się z Lori. Będziecie kontynuować tą przyjaźń po programie? Tak, my obie przegadałyśmy sobie ten temat, zanim zaczęłyśmy się udzielać razem w internecie. Spotkałyśmy się na wieczór, który się mocno przedłużył, bo musiałyśmy przegadać bardzo dużo tematów i to nie związanych z wyspą, tylko w ogóle takie między nami rzeczy i stwierdziłyśmy, że to jest po prostu magia to, co się między nami wydarzyło i my się tak rozumiemy i po programie się czujemy, jakbyśmy się znały naprawdę bardzo długo, a to trwało ile? 4 tygodnie? Był taki moment w programie, jak ona na ciebie zwróciła ci uwagę, że źle potraktowałaś, już nie pamiętam kogo, kogoś źle potraktowałaś, ona tam trochę naskoczyła na ciebie. Chyba to był taki przełomowy moment. Lori nie naskoczyła na mnie bezpodstawnie, ze względu na to, że ja rzeczywiście byłam tak zaoferowana tym, co się dzieje w programie i sobą, że nie zauważyłam, że ona też potrzebuje mojej atencji, mojej uwagi i to był taki jej trochę, ona zamanifestowała to, że kurczę, Werka, ja cię tutaj bronię, ja cię wspieram, a ty mi nie poświęcasz swojej uwagi, może zerknij na to właśnie, zobacz to w ten sposób, że ja chcę dla ciebie dobrze, a ty nie dajesz mi nic w zamian. I, no i to, o tym też rozmawiałyśmy po programie, że ja będę się starać jednak być no, tą lepszą przyjaciółką teraz ja. Czyli tak naprawdę na willi nie byłaś tą prawdziwą Weroniką, która jest prywatnie. Nie, bo ja prywatnie mam czas, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy, zanim coś powiem, żeby uciec też na chwilę od ludzi, odpocząć od nich, złapać dystans, złapać czas dla siebie. Wtedy wracam do ludzi i jestem normalna, a tam nie było, nie miałam gdzie uciec tak naprawdę, żeby odpocząć, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy. Tam wszystko, byliśmy tak przebodźcowani w szukaniu tej miłości, w nawiązywaniu tych wszystkich znajomości, że ja po prostu wybuchałam jak, no jak małe dziecko tak naprawdę się zachowywałam momentami, takie rozkapryszone, więc miano księżniczki, osoby jakiejś, nie wiem, zadufanej w sobie, czy drama queen, jak najbardziej te łatki, szczególnie po pierwszych odcinkach, sama bym sobie przykleiła. Armin ci tak mówił. Armen. Armen, się pomyliłam. Mówił ci wprost, co on myśli. Czy te jego słowa cię bolały? Brałaś sobie do serca? Nie, absolutnie. My z Arminem mieliśmy taką siostrzano-braterską jakby przyjaźń. My sobie wiecznie żartowaliśmy z różnych rzeczy i ja wiem, że on mówił te rzeczy na serio, ale on to mówił w tak zabawny sposób. Ja znając go z takiej strony śmieszka, który nas tam naprawdę mocno zabawiał i no to było mi ciężko wziąć na poważnie i podjąć tą dyskusję z nim w momencie, kiedy my rozmawialiśmy non-stop na jakieś takie bardzo zabawne tematy. Więc ja nie wzięłam tego do siebie, absolutnie. Armin na początku się wydawał takim playboyem, że on raczej tam nikogo nie znajdzie, a tu proszę. Wygrał program. Jak go na początku ty oceniałaś, Armina? Spodobał ci się? To znaczy, z wyglądu nie. Znaczy, mimo tego, że jest przystojny, ja po prostu widzę też mowę ciała niektórych mężczyzn i od razu widzę, że ten facet nie jest dla mnie. Armin jest wspaniałą osobą, tylko trzeba się do niego tam dostać troszeczkę. On zaczął pokazywać nam troszeczkę bardziej siebie w programie dopiero po 2 tygodniach mniej więcej. Zaczął się otwierać też na inne osoby. A w pierwszy tydzień był tak samo irytujący jak nasz Don Arcadio. Więc miałam z nim jakieś tam małe spinki, ale to bez przesady. To nie było aż tak jak w stronę Arka na przykład. No i Armin z Laurą wygrali, czy słusznie? Oczywiście, że tak tutaj... To prawdziwa miłość, to dlaczego, w ogóle że nie jest miłość, temat ale... do dyskusji. To jest 3 razy tak i ja się cieszę, że wygrali. Nawet z Lori sobie zrobiliśmy taki hashtag Larmin. Tak jak się łączy celebrytów i imiona ich w jedno, więc tutaj mamy hashtag Larmin i tak już mam nadzieję, że zostanie na długo. A jak wyglądała ta ich relacja we śnie od kulis?
Czy oni dużo ze sobą rozmawiali, wspierali się? Bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Mi jak się udało gdzieś wyrwać Laurkę nawet na chwilę, żeby z nią pogadać o jakichś tam swoich problemach, to po prostu był cud. Więc fajnie się na to patrzyło, chociaż tam się nic nie działo takiego dramatycznego i momentami zaczynało być, wiać po prostu delikatnie nudą, ale ja się mocno nie przyglądałam temu, bo ja od razu wiedziałam, że oni będą razem. I mam po prostu jakieś takie, nie wiem, intuicje do ludzi, więc ja tam nie ingerowałam za dużo, nie przyglądałam się temu, bo wiedziałam, że i tak tutaj już jest pozamiatane. I... W finale też znaleźli się Karolina, Rafał, Bartek i Jacqueline. I czy to by nie jest przykro, że to ty nie znalazłaś się w finale? Ale jak miałam się znaleźć w finale, jak ja sama odeszłam z programu? No tak, no, jakbyś, ale czy to nie jest przykro, że właśnie, no ty byłaś tam ze szczerymi intencjami, a te osoby, które tam znalazły się w finale, to niekoniecznie. Mi jest przede wszystkim przykro chyba najbardziej za produkcję, bo oni naprawdę tam nam tworzą piękne warunki do tego, żebyśmy się poznawali, żebyśmy się zakochiwali. Oni dbają o nas i tworzą ten program naprawdę z takim wielkim, otwartym sercem, tak samo jak ja przyszłam do Lowa, żeby się zakochać w kimś. I mi jest przykro, że oni, teraz cała produkcja, która po prostu włożyła tyle pracy w to i nadziei, pewnie sama jest sobą zawiedziona, a nie powinno tak być. I no, naprawdę bardzo łatwo jest oszukać nawet ludzi z takiego programu, którzy robią to, że nie wiem, że przychodzimy się zakochać, a nie przychodzimy dla tych lajków. No i właśnie w parze Karolina i Rafał, co sądzisz o tej parze, której oczywiście już nie ma, ale ty też znasz prywatnie Rafała, bo ty byłaś z nim poza programem. No, ja się kolegowaliśmy tylko. Znaczy, tak byliście naprawdę... w związku? Nie, ja i Rafał? Skąd tak. Taki? Boże. A to chyba mi się to, ja coś przesłyszałam. Ja w życiu nie mogłam być z facetem, który ma takie przysłowiowe small dick energy. Przez niego naprawdę przepływa ten brak pewności siebie i to, że on jest taki hop do przodu, to jest tak sztuczne. Ja go poznałam właśnie w takich... okolicznościach i... A jak się poznaliście? Pokazał mi się z najgorszej strony po prostu. Niby był miły, ale cały czas mi dogryzał. Wśród znajomych jechaliśmy nad wodę, potem wyszliśmy na kolację. No i był po prostu takim chamem i prostakiem, gdzie uważam, że no mężczyzna wobec kobiety, której praktycznie nie zna, raczej powinien się wykazać bardziej w taką miłą i dżentelmeńską stronę, a tutaj raczej no... I ja już nie chciałam kontynuować z nim tej znajomości. Mijaliśmy się gdzieś pod blokiem i nie mówiłam mu nawet cześć, za co spiął się w programie. Tak, właśnie. No i to jest właśnie to small dick energy. Pobiegłaś do niego, przywitałaś się, a on nawet z tobą nie chciał. No zlał mnie po całości. Jak cię traktował tam? Bo cały czas chyba miał z tyłu głowy to, że ja raczej nie chciałam iść, jak się poznaliśmy, w jego kierunku, że nie zwracałam na niego uwagi, że chyba mi się nie do końca spodobał tego dnia, kiedy się poznaliśmy. On chyba dalej, po prostu ta drzazga w dupie mu siedziała. Przeproszeniem, bo ja się z nim przywitałam, bo byłam bardzo zaskoczona tym, że on tam jest i wydawało mi się, że będziemy mieli szansę na to, żeby naszą znajomość jakoś bardziej popchnąć. A tutaj dostałam po prostu takiego plaskacza w twarz, bo on mnie odepchnął, ja jej fajnie. No ludzie, żaden mężczyzna nie powinien się tak zachowywać, kiedy ktoś się cieszy na was widok, na wasz widok. No, dla mnie to było po prostu no, takie niekulturalne, bardzo niemęskie. No i Rafał w końcu związał się z Karoliną. Czy to były szczere, jakby szczera relacja, czy mi się wydaje, że to była komitywa przeciwko mojej osobie. Ja bym jeszcze została w tym programie, gdyby Karolina nie wróciła. I to rzeczywiście był taki gwóźdź do trumny, bo ja nie byłam w stanie już patrzeć się nawet właśnie, na to, co ona robi. Właśnie, chyba ty nie przepadasz za Karoliną. Ode mnie, od tego, że byłam pierwszą osobą, która była w stanie powiedzieć na głos, że jej zachowanie mi nie odpowiada i że jej nie lubię, zaczął się cały hejt w internecie. Niestety, ludzie zaczęli dostrzegać jej zachowanie. Pewnie ludzi zabolało to, że ja odeszłam, zaczęli się jej przyglądać, co ona robi, zobaczyli, że rzeczywiście jest nieszczera, że nie wie, czego chce, że lawiruje między facetami, że jest taka no, frywolna w tym swoim podejściu, poznawaniu tych mężczyzn i im to odpowiadało najwyraźniej, co blokowało nam drogę do tego, żeby jednak sparować się z kimś w troszeczkę no, wolniejszy sposób.
Właśnie, czy pozostali uczestnicy też to widzieli? No bo teraz wylał się ogromny hejt na Karolinę po programie, że ona jest troszkę, jakby powiedzieć, no łatwa, bo jakby z jednego na drugiego nie miała problemu, żeby tu siąść na kolanach, pocałować się z kimś, czy nawet przespać się. No i to z niejednym. Właśnie, no tak jak słyszałam, że z Rafałem, chyba że Klin mówiła, że z Rafałem się przespała, a później po finale z Bartkiem. Mnie już tam nie było, ale no tak. To jest jakby, no chyba bardzo łatwo stwierdzić, że to jest prawda. Pozostali uczestnicy jak ją oceniali, jak do niej podchodzili, czy już w pewnym momencie nie traktowali jej poważnie? Ona sobie potrafiła owijać ludzi wokół palca i tak samo jak była miła dla wszystkich, tak za plecami potrafiła nagle pójść do faceta, który się podobał którejś z nas i po prostu siedzieć i głaskać go po udach. No to już jest takie mocno stymulujące, że tak powiem, męską wyobraźnię i nie tylko. Ona no, po prostu wiedziała, co zrobić, żeby owinąć sobie tych facetów wokół palca, żeby dziewczyny nie zauważyły, że ona tam lawiruje między nimi i trochę ich podbiera. No, mogę się trochę nauczyć. Aktorka, manipulantka, ja tak nie potrafię. Ja nie potrafię grać, ja potrafię gadać do ludzi, być szczera, rozbawiać ich. To są główne cechy mojego charakteru, a tam to rzeczywiście jakieś, nie wiem, zakłamanie, aktorstwo. No cóż mogę rzec? Poszłam sobie stamtąd, żeby już na to nie patrzeć. Jak Bartek był z Jacqueline, to już ciebie nie było. Mhm. Wcześniej ty byłaś, tylko widziałaś, byłaś świadkiem relacji Karoliny i Bartka. Jak to wyglądało, że oni faktycznie tam między coś nimi iskrzyło? Tak, ja w ogóle myślałam, że oni będą w finale i będą, no byli jedną z par, która mogła wygrać ten program. A teraz to, co się wydarzyło w tym hotelu, to pewnie dla widzów jest jakaś abstrakcja w ogóle. No, dokładnie. Dokładnie, że Bartek próbował, był w finale z Jacqueline, a tu nie miał problemu, żeby zabawić się po finale z Karoliną. No ja myślę, że tam dużo drineczków wleciało, jakiś taki luz życia, nagle wszyscy wyszli na wolność, to dajmy se, tak, dajmy se. No i se dali, no. Dali sobie po nosie i po głowie, bo zapomnieli chyba, że to jest program telewizyjny. I trzeba jednak się zachowywać w jakikolwiek sposób i szanować drugiego człowieka. To, że ja nakrzyczałam na kogoś, bo mnie irytował, i że to było pokazane tylko i wyłącznie w momentach, kiedy krzyczałam, a nie to, co ta osoba robiła wcześniej. Wydaje mi się, że to jest o wiele lżejszy grzech niż to, co oni zrobili w hotelu po finale. A myślisz, że Karolina i Bartek uda im się po programie związać się? Nie, wydaje mi się, że nie. Minęło już tyle dni. Oni się chyba raczej nie wybierają do siebie. To jest chyba taka tylko wytłumaczenie, jakby taka obrona, że będą próbować. Nie, oni w ogóle już nie powinni dyskutować na ten temat. Wydaje mi się, że oboje powinni zniknąć z internetu. A po tym wszystkim masz kontakt z Jacqueline? Tak, my mamy świetny kontakt i przed moim odejściem też miałyśmy super... Pocieszasz ją? Tak, pocieszam ją, tylko w taki humorystyczny sposób. Ona bardzo lubi chyba moje żarty, bo mega zareagowała na wszystko, co jej powiedziałam właśnie po programie i no i na pewno się, chyba jutro się nawet widzimy z Żaki, idziemy w jakiś balet babski. Kto na wyspie miał najbardziej parcie na szkło? Na fame. Na fame, tak. Matko Boska. Można było to odczuć? Ciężko jest to stwierdzić, bo na przykład ktoś mógłby powiedzieć, że ja na przykład po ilości obserwujących, których miałam 2000, teraz mam 70 tysięcy, jestem w Polsce od 3 tygodni. Ciężko, naprawdę jest mi bardzo ciężko stwierdzić. Nie jestem w stanie, bo ja naprawdę polubiłam wszystkich. Może Arkadiusz, któremu jednak nie wyszło na tym Instagramie. Właśnie też porozmawiać na chwileczkę o Arku, bo za bardzo chyba kobiety go tam nie lubiły na wyspie. Co z nim było nie tak? Arek i Albert zostali pokazani naprawdę z bardzo dobrej strony w programie. Tak jak mnie zdemonizowano jako smoczycę, i pokazano mnie tylko w takich akcjach przez pierwszy tydzień oczywiście w programie, gdzie się tylko darłam na ludzi, bo byłam sfrustrowana wszystkim. Tak oni byli pokazani naprawdę z zajebistej strony, a byli, znaczy no Albert Albertem, on już tam pokazał swoje pod sam koniec, ale Don Arcadio po prostu walił takimi żartami na prawo i lewo, szowinistycznymi, obleśnymi w naszym kierunku, że myśmy już w pewnym momencie zebrały się w kupę z dziewczynami i zwróciłyśmy mu uwagę.
bo to jest niedorzeczne, gdzie ja mam jakieś wspólne momenty z Adamem w łóżku, gdzie się przytulamy i próbujemy jakoś się zbliżyć do siebie, a Arek po prostu stoi i sobie żartuje z mojego biustu w bardzo taki niekomfortowy sposób, kiedy już wszyscy powinni pójść spać i zająć się sobą. No i to naprawdę, te jego takie odzywki, no jedynak... Gdzieś po programie macie z nim kontakt? Tak, już mamy. Delikatnie sobie dalej pstryczki w nosek dajemy. Ja Arka bardzo lubię, nie mam do niego żalu. Być może on też był mocno sfrustrowany, tak jak ja. I być może też wyszło z niego po prostu najgorsze, a jednak potrafi wyjść z nami na imprezę, pośmiać się sam z siebie, mieć do siebie dystans. On tego dystansu w programie nie miał, a potem go złapał. I ja go podziwiam za to i wydaje mi się, że będziemy mieli naprawdę fajny kontakt już zawsze. Dobrze, teraz możemy trochę porozmawiać o tobie, już poza programem. Jak wyglądały wcześniej przed Wyspą twoje kontakty damsko-męskie? O Boże, ja jestem weteranką randek, na które przestałam chodzić już rok przed programem, bo zaczęłam mieć dosyć, to wszystko wyglądało tak samo, każdy facet po prostu jakoś mi nie podchodził. Jak zaczynałam się z kimś spotykać, to okazywało się po 2 miesiącach, że gościu co weekend sobie wychodzi z inną dziewczyną, a ustaliliśmy, że jesteśmy tylko dla siebie i budujemy razem relacje. Więc no, było bardzo kiepsko, ale przez Love Island się bardzo rozruszałam i mam otwarte serducho i Love Island otworzyło mi tak mocno to serce, że widzicie, no już nagle w tym sercu ktoś, do tego serca ktoś zawitał. Najbardziej trzymam kciuki. A jeszcze wracając do tych relacji, jakie są u ciebie red flagi u faceta? No właśnie takie nieszanowanie kobiet, rzucanie dziwnych odzywek. Ja nienawidzę, jak facet zwraca uwagę w ogóle kobiecie na wygląd. On może zwrócić jej uwagę, że nieodpowiednio się zachowuje. Wiadomo, nie na pierwszej randce, ale ja bardzo często miałam na randkach tak, że faceci się mnie pytali, o co masz za budki, nie? Mówię, a co chcesz pożyczyć? No ludzie, co go interesuje, w jakich markach chodzę? On powinien się zainteresować moją osobowością przede wszystkim. Ewentualnie raz podczas, czy dwa razy podczas randki spojrzeć się na biust, ale no bez przesady, tak? Więc bardzo często mężczyźni widzieli, że jestem mega pewna siebie i takimi dziwnymi pytaniami odnośnie mojego wyglądu próbowali mnie po prostu zrzucić, wyprowadzić z równowagi, żebym się niepewnie poczuła na tej randce z nimi. Ja już wtedy wiedziałam, że dobra, gościu, next. A widzisz siebie w domu z psem, z tak, mężem, z dzieckiem? Tak, tak. To moim marzeniem było Love Island. Byłam w Love Island, wróciłam cała i zdrowa. Chciałabym, wiadomo, troszeczkę jeszcze popodróżować, ale moim kolejnym marzeniem takim życiowym jest mieć po prostu męża, dziecko gdzieś tam przed 40. Może się uda. Znaleźć kogoś, kto się na mnie zdecyduje, ale to naprawdę musi być bardzo silny człowiek psychicznie, który ma swoje życie, który nie będzie mi za często zawracał tyłka swoimi problemami, tylko raczej będzie mnie wspierał, który będzie mnie rozśmieszał. No są tacy faceci, są, ale też nie są łatwi do zdobycia. Więc nauczyłam się w programie tego, że trzeba trochę polatać za facetem, żeby go zdobyć i będę wdzięczna Love Island, że nauczyłam się jednak, żeby wychodzić z inicjatywą, bo warto. Bo do tej pory, bo sama chyba mówiłaś w programie, nie że... Nie potrafiłam tego robić i właśnie tego się nauczyłam. To raczej za tobą faceci latali. Mhm. Jednak się nauczyłam, może nie latać za facetami, ale od Karoliny tej kokieterii, oczywiście odrobiny kokieterii, a sama od siebie, żeby jednak zrobić ten krok do przodu, albo nawet dwa, albo nawet trzy i spróbować się zbliżyć samemu do kogoś. Jeszcze tylko zapytam się o twoją karierę zawodową. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem kosmetologiem, zajmuję się makijażem permanentnym obecnie głównie od kilku lat, więc nie jestem leszczem w zawodzie. Usuwam też tatuaże laserowo, robię różne zabiegi kosmetyczne na twarz.
Natomiast no, moje życie już się bardzo zaczyna mocno mieszać z życiem influencerki. Właśnie, no właśnie chciałam się zapytać, jak to u ciebie dalej będzie wyglądać, czy ty jakoś wykorzystasz tą swoją szansę? Przybyło ci dużo followersów? Tak, ja zamierzam być wojewódzkim w kobiecej skórze za kilka lat, także trzymajcie za mnie kciuki. Będzie? Mam cięte riposty, kocham ludzi, kocham ich rozśmieszać, więc wydaje mi się, że może mi się to udać, tylko no jeszcze dużo pracy przede mną. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję, że pojawiłaś się. Dziękuję tak bardzo. Mi się bardzo rozmawiało dobrze z tobą, także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.